ciąg, a n jest określony takim wzorem i chcemy znać różnicę A5 odjąć A4. Czyli zapiszmy sobie najpierw wzór ogólny na ten ciąg, czyli AN to będzie 2N kwadrat. No i szukamy różnicy A5 odjąć A4. No czyli tak, najpierw wyznaczę sobie ten nasz wyraz piąty, czyli A5, a więc miejsce litery N podstawię piątkę, czyli piątkę także należy zapisać tutaj. Czyli mamy 2 razy 5 do kwadratu. 5 do kwadratu to 25. 25 razy 2 to będzie 50. No i to jest wyraz piąty. Możemy tu sobie zapisać. No i jeszcze wyraz czwarty. Czyli tym razem w miejsce literki n podstawię 4. Czyli mam 2 razy 4 do kwadratu. Czyli najpierw potęgowanie. 4 razy 2, 16. Razy 2, 32. To jest wyraz czwarty. Czyli różnica wynosi 18. Poprawna to odpowiedź D.